Cześć, z tej strony Piotrek Zarychta. Czas na 52. odcinek Zarychty na solo. Mam nadzieję, że za bardzo nie słyszycie wiercącego sąsiada w tle, który robi jakiś remont już od półtora miesiąca. Ale cóż poradzić, tak to już niestety w życiu bywa, że jak ktoś chce sobie w spokoju popracować, to niestety musi ktoś mu wiercić za ścianą. Kolejna drużyna w naszej zapowiedzi, Milwaukee Bucks. Drużyna, która wreszcie może wybić się ponad przeciętność, bo do poziomu przeciętnej drużyny wchodzącej do playoff już dotarli, natomiast mają ambicje zdecydowanie wyższe. Mają zawodnika, który powinien ich dużo dalej zanieść, ale ten zawodnik potrzebował, mam przynajmniej takie wrażenie, konkretnego trenera, który będzie w stanie wydobyć z niego i z jego kolegów jeszcze więcej. I tego trenera Milwaukee Bucks sobie zapewnili. To wydaje się być największy sukces tegorocznego off-season w wykonaniu tej drużyny, zatrudnienie Mike'a Budenholzera jako głównego szkoleniowca. Budenholzer miał za sobą kilka sezonów pracy w Atlancie, już chyba to było dokładnie 4. No i w każdym z tych sezonów, nie licząc ostatniego, robił coś powyżej tego, do czego Hawks byli predysponowani. Doszedł z nimi do finału konferencji, wprowadził 5 zawodników do meczu gwiazd, wylansował wielu zawodników, takich jak DeMarre Carroll chociażby, takich jak Paul Millsap, Al Horford to już wcześniej był wypromowany, no ale znowu Kyle Korver, Kent Bazemore chociażby też, Jeff Teague. Także rok w rok coś dobrego robił. W ostatnim sezonie dostał drużynę, która miała tankować, a i tak udało mu się pokazać kolejny dobry sezon Denisa Schroedera, pokazać talent Johna Collinsa, więc to jest naprawdę dobry szkoleniowiec i cieszę się, że trafi akurat do tej drużyny, bo to jest drużyna z ambicjami, drużyna, która playoffy powinna w tej chwili traktować jako naturalną rzecz, natomiast Budenholzer powinien martwić się, co tu zrobić, żeby w tych playoffach coś wreszcie ugrać, bo inaczej to niestety będzie źle. Z tego względu, że chociażby Giannis Antetokounmpo zbliża się powoli do końca swojego kontraktu i wcale nie mówi, że będzie chętnie chciał zostawać dłużej, że to Bucks nie raz i nie dwa powtarzał już w mediach, że to Bucks mają się w tej chwili postarać, żeby obudować go dobrym trenerem, dobrymi zawodnikami, żeby wreszcie zaczęli wygrywać, bo on tutaj na powsze czasy nie będzie zostawał. Więc jest presja na Budenholzerze, jest presja osiągnięcia konkretnego wyniku tu i teraz, i wydaje się, że brak awansu do drugiej rundy do playoff będzie uważany za porażkę Budenholzera. Mimo wszystko, ze względu na to, jakim on jest szkoleniowcem, ile dotychczas osiągnął, moja nota dla niego jest bardzo wysoka, bo to jest 5. No, bardzo sobie po prostu cenię jego warsztat i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć w większej liczbie meczów, jak sobie Bucks będą radzili pod jego przewodnictwem. I przechodzimy oczywiście na obwód. Teraz na obwodzie mamy podstawowego rozgrywającego, który nie jest moim zdaniem rozgrywającym, czyli Erika Bledsoe. Bledsoe ma za sobą pierwszy sezon w barwach Bucks, gdzie zagrał dosyć solidny sezon zasadniczy i przegrał rywalizację w playoffach z Terrym Rozierem. Nie tylko koszykarską, ale też stricte psychologiczną. No i tutaj zdecydowanie Bledsoe ma dużo do odrobienia, jeśli chodzi o pracę domową z tego względu. Musi też poprawić swój rzut za 3, bo to jest konieczny warunek do tego, żeby Budenholzera dobrze grać. W ostatnim sezonie trafił 34% za łuku, no i teraz też musi ten wynik poprawić. Obok Bledsoe powinien grać w pierwszej piątce, przynajmniej tak wychodzi w trakcie preseason, Malcolm Brogdon. Brogdon, czyli najlepszy debiutant sezonu 16-17. W ostatnich rozgrywkach zagrał tylko 48 spotkań ze względu na kontuzję, a i tak zagrał statystycznie lepszy sezon niż ten debiutancki. Trafił bardzo dobry 38,5% za 3 punkty, więc to jest zdecydowanie świetny wynik. No i wydaje się, że będzie dobrym uzupełnieniem dla Bledsoe, dla Middletona i Antetokounmpo. Z ławki z kolei powinien wrócić do czystszego grania Matthew Dellavedova, który opuścił jeszcze więcej spotkań w poprzednich rozgrywkach, bo zagrał tylko 38 razy. Dellavedova zdecydowanie rozwinął swoje umiejętności rozgrywania piłki, notuje więcej asyst niż wcześniej, nieźle odnajduje się w grze na pick and rollach i tutaj powinna być jego główna rola. To plus oczywiście wkurzanie rozgrywających przeciwników ciągłym pressingiem, często nawet na połowie przeciwnika. No Dellavedova po prostu lubi sam się zmęczyć do granic możliwości, a przy okazji zmęczyć także zawodnika rywali. Obok niego powinien występować przede wszystkim Tony Snell.
zawodnik, który wydaje się już więcej niż osiągnął, nie osiągnie, natomiast dobrze wywiązuje się ze swojej roli. W ostatnim sezonie trafiał ponad 40% trójek i tak naprawdę to plus niezła defensywa to jest to, co go trzyma w lidze. Ciekawy jestem, jak sobie poradzi debiutant Donte DiVincenzo, który opuścił całą ligę letnią, zaczął się pokazywać teraz dopiero w preseason i jest to dosyć ciekawy zawodnik. Patrząc na jego statystyki, chociażby z czasów gry na uczelni, to przede wszystkim w oczy rzuca się dobra skuteczność za 3 punkty. Natomiast mało tam było asyst. Natomiast jeden z tych meczów, który obejrzałem, to DiVincenzo bardzo sobie dobrze radził w kreowaniu gry jako kozłujący w pick and roll. Zaliczył chyba 6 czy 7 asyst. I to takich asyst nieprzypadkowych, że podałem komuś, on stał i rzucił. Tylko były to asysty dobre, wypracowane, na czyste pozycje od razu do rzutu dla partnera, więc jeżeli DiVincenzo miałby być dodatkowym kozłującym, dodatkowym prowadzącym z grę, no to byłoby fajne ze strony Budenholzera. Na obwodzie jeszcze jest 3 kolejnych graczy, więc tutaj trochę tłoku mają w Milwaukee. Są to Sterling Brown, drugoroczniak, Tim Frazier, który poprzedni sezon spędził w Washington Wizards, i Pat Connaughton, ściągnięty z Portland Trail Blazers. Natomiast no, oni będą się bili o tam dodatkowe minuty, natomiast tych minut za dużo tak czy siak już dostępnych nie będzie. Moja ocena obwodowych Milwaukee Bucks 3 z plusem. Mam nadzieję, że pokażą, że zasługują rzeczywiście na taką ocenę, bo równie dobrze może to być ocena niższa, jeżeli znowu połamią się i będą poza grą tak jak w poprzednim sezonie. Więc tutaj życzę im zdecydowanie wszystkiego najlepszego. Skrzydłowi. No tutaj mamy przede wszystkim wielką gwiazdę. Giannis Antetokounmpo to zawodnik jeden na milion, można powiedzieć. To jest zawodnik, którego w tej chwili wystawiamy w jednej linijce. LeBron James, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, nie wiem, Stephen Curry, James Harden. Ta pierwsza piątka, max dziesiątka zawodników najlepszych w całej lidze, na całym świecie, jeśli chodzi o koszykówkę. Giannis, który z roku na rok robi postępy. Jeżeli będzie w stanie zrobić jeszcze postęp w stosunku do tego, co notował w poprzednim sezonie, no to będzie naprawdę konkret, bo on już wtedy rzucał prawie 27 punktów, 10 zbiórek, blisko 5 asyst, 1,5 bloku. No tylko ten jego jeden mankament, rzuty za 3 punkty i w ogóle rozciąganie gry, tak? Mechanika tego rzutu nie jest jeszcze taka dobra. Nawet w preseason, jak patrzyłem, jest to wciąż takie powolne wyprowadzanie piłki do góry. Jest to wciąż mechaniczne, a nie automatyczne, mam wrażenie. No i to jest zdecydowanie do poprawy, bo to ułatwia grę przeciwnikom. Oczywiście Antetokounmpo jest na tyle silny, że tak czy siak przepycha się i dostaje się pod obręcz, no ale żeby miał po prostu łatwiej, to przydałby się ten rzut. I wydaje się, że jego partner na skrzydle, czyli Chris Middleton, to jest zawodnik, który wreszcie doszusował do, może nie do poziomu Giannisa oczywiście, ale do takiego poziomu, który może mu zagwarantować nawet występ w meczu gwiazd. No bo widzieliśmy nie raz i nie dwa zawodników o gorszych umiejętnościach, o gorszych statystykach niż Middleton, którzy dostępowali zaszczytu występu w meczu gwiazd. A Middleton poprzedni sezon miał naprawdę świetny, bo rzucał 20 punktów na mecz, miał 4 asysty. Troszeczkę gorzej niż poprzednio rzucał za 3, bo to było niecałe 36%, ale wydaje mi się, że to jest pokłosie tego, że właśnie musiał oddawać aż tyle rzutów łącznie. Więc myślę, że jak to już się do tego przyzwyczaił, to teraz powinno być pod tym kątem zdecydowanie lepiej. Problem jest trochę ze zmiennikami, bo teoretycznie może być tutaj przesunięty Tony Snell. Teoretycznie mógłby grać na trójce też Sterling Brown. Natomiast dalej jest Ersan Ilyasova, Shabazz Muhammad i DJ Wilson, więc nie jest to jakiś super wybór. Wiadomo, że Ilyasova jako już zawodnik doświadczony będzie dostawał swoje minuty. Wszyscy znamy jego plusy i minusy, tak? Wiemy, że będzie dziurą w defensywie, wiemy, że w ataku będzie potrafił rzucić ważną trójkę, że zebrać jakąś piłkę. Natomiast no, to jest też zawodnik po prostu, który co mecz będzie 10 punktów, 5 zbiórek, jakaś trójeczka albo dwie, kilka wkurzeń w defensywie trenera i kolegów z drużyny, więc to jest to, co zapewnia Ilyasova. Muhammad z kolei to jest typowy strzelec z ławki, natomiast jego problemem jest to, że zabiera piłkę innym zawodnikom z rąk. Także w momencie, kiedy
Muhammad wejdzie na boisko, to będzie dużo izolacji i grania pod niego, a inni niestety będą się przyglądać, więc to też tutaj Budenholzer musi odpowiednio dozować i stopniować dostęp temu zawodnikowi do piłki. No i ostatnim, którego mam wynotowanego, jest ubiegłoroczny debiutant DJ Wilson, który zagrał tylko 22 mecze po 3 minuty w każdym spotkaniu i nie wygląda to na to, żeby to się miało jakoś specjalnie zmienić. On w trakcie preseason nie dostaje dużo szans, więc to, no to może być dla niego kolejny trudny sezon, w którym będzie musiał wykazać się sporą dozą cierpliwości. Mimo że jest to tak krótka ławka, to oceniam siłę skrzydłowych na 5, z tego względu, że pierwsi dwaj są strasznie mocni. Antetokounmpo to jest czołówka absolutna ligi, a Middleton też do tej czołówki dobija i jest, myślę, wśród 20-25 najlepszych koszykarzy w tej chwili w NBA. Ok, ostatni oceniany segment, czyli podkoszowi. Tutaj jest ich aż 4, co jest trochę dla mnie dziwne, ale ok, niech będzie. To wszystko teraz jest kwestią tego, czy ci zawodnicy będą w stanie dobrze bronić niższych rywali. Jest jeden pierwszy center, który będzie wychodził w pierwszej piątce, czyli Brook Lopez, to jest uważany za jeden z najlepszych transferów tego lata, patrząc na to, jak niewiele Bucks mu będą płacili. No ale Lopez ma swoje mankamenty. Jak wiemy, Lopez nie zbiera w ogóle. Znaczy w ogóle to zbiera, natomiast w ostatnim sezonie to były 4 zbiórki na mecz, zdaje się. Jego plusy to są rzuty za 3 punkty, to jest umiejętność zdobywania punktów, to są niezłe bloki, natomiast w zbiórkach jest tragiczny i na szczęście dla Bucks w zbiórkach lubuje się Giannis Antetokounmpo, więc on będzie tą lukę przy Lopezie łatał. No ale wiadomo, Lopez zawsze jest lepszy zawsze jest Lopez niż to, co mieli momentami w poprzednim sezonie Bucks, czyli najpierw Tona Makera, potem trochę Tylera Zellera, trochę Johna Hensona, więc to jest zdecydowane poprawienie jakości na tej pozycji w stosunku do tego, co mieli w poprzednim sezonie. No i właśnie dalej, to trochę trudno mi rozwikłać, co zrobi Mike Budenholzer, być może będzie się dostosowywał do rywali, raz wypuszczał jednego, raz drugiego, raz trzeciego. Bo zarówno Tony Maker, Tyler Zeller i John Henson mają swoje plusy i minusy. Maker nie rozwinął się jeszcze na tyle, żeby być na poziomie NBA i chyba póki nie nabierze masy, to się nie stanie. Zeller z kolei, no, to jest taki typowy walczak, gość, który najwięcej punktów zdobędzie po własnych zbiórkach, albo po dobitkach, albo po pikach zagranych z rozgrywającym, natomiast sam nic nie wykreuje. A Hanson, specjalista od bloków, dobrze kończący blisko obręczy, nieźle zbierający, natomiast to jest też kolejny zawodnik, który sam sobie nic w ataku nie wykreuje. W związku z czym moja ocena siły podkoszowej Milwaukee Bucks jest dosyć niska, bo to 3 z minusem. Musiałem trochę w stosunku do podobnych drużyn obniżyć im notę, z tego względu, że uważam, że Lopez będzie niewykorzystywany w odpowiedni sposób, a ten tłok za nim nie będzie działał dobrze na korzyść Budenholzera. Myślę, że coś jeszcze w trakcie sezonu się zadzieje i jacyś zawodnicy odejdą z Milwaukee, bo jest po prostu za dużo. I chociażby z tego powodu coś tam się wydarzy. Okej, jeśli chodzi o bilans ofensywa, defensywa, to tutaj trudno będzie to porównać, bo jak wiadomo, nowy trener to nowe rządy, nowy sposób gry. Natomiast w poprzednim sezonie Bucks mieli bardzo dobry atak, 107,8 punktu na 100 posiadań. Mieli słabą obronę, bo dopiero 17 i grali dosyć wolno, bo w 20 tempie ligi. Więc mam nadzieję, że przyspieszą grę, mam nadzieję, że ten potencjał ofensywny zostanie jeszcze bardziej uwolniony, chociażby dzięki temu, że Budenholzer znajdzie jakiś sposób na większą aktywność Giannisa Antetokounmpo. Okej, to tyle jeśli chodzi o Bucks. Dzięki za to, że wysłuchaliście do samego końca. Kończymy drugą dywizję. Za 6 godzin Atlanta Hawks, także do usłyszenia. Pozdrawiam, Piotrek Zarychta.